Karol, za Wami ciężki mecz z HPL-em ze względów pogodowych, jak i ze względu na sparing partnera. Powiedz, co Tobie jako zawodnikowi sprawiło dzisiaj największą trudność na boisku? Warunki dla obu ekip, myślę, były takie same, więc pogoda na pewno nie by sprzyjała grze w piłkę, ale z taką pogodą też trzeba się mierzyć i na pewno w lidze wystąpią mecze, w których w takiej pogodzie trzeba będzie grać. Przeciwnik był bardzo dobry, udało nam się wygrać i myślę, że to jest bardzo dobre przetarcie przed ligą. Spośród tych 6 rozegranych spotkań podczas letniej przerwy, które było dla Ciebie to najcięższe, które było najbardziej wymagające? Gdybyś mógł podsumować ten okres w paru słowach. Na pewno jest to bardzo dobrze przepracowany i ciężki okres dla nas. Myślę, że zaprocentuje to na pewno w lidze. Dla mnie osobiście najcięższy był mój pierwszy sparing po przerwie, po operacji, więc na pewno dla mnie najcięższy był pierwszy. I myślę, że te sparingi, które zagraliśmy w tym okresie, na pewno zaowocują, bo były one bardzo ciężkie, z bardzo dobrymi przeciwnikami. Myślę, że wyjdzie to nam na pewno na plus. Czy jest jakiś aspekt, na którym szczególnie pracowaliście podczas tej przerwy i z którego może trener był najbardziej zadowolony, bo spełnialiście trenowane założenia? Na pewno dużo uwagi przyłożyliśmy taktyce temu, jak mamy presować, jak mamy rozgrywać piłkę. Myślę, że jesteśmy po tym obozie przygotowawczym okresie, jesteśmy na pewno dobrze przygotowani do ligi. Czy Twoim zdaniem może któryś z tych sparring partnerów był zbliżony stylem gry do jakiegokolwiek klubu w Ekstraklasie? Oj, ciężko mi to jest ocenić tak na szybko, tak nie analizowałem tego, ale myślę, że ta ekipa, z którą graliśmy dzisiaj, jest zbliżona do ekip, które grają w Ekstraklasie. Czy macie może jakiś szczególny cel na początek ligi i jakie są Twoje personalne oczekiwania względem nowego sezonu? Celem drużyny, myślę, jest skupianie się na każdym kolejnym meczu. Jeżeli będziemy skupiać się na każdym kolejnym meczu, na pewno będzie nam to pomagać. Nie skupiać się na tym, co będzie w przyszłości, tylko na tym najbliższym spotkaniu. Jeżeli będziemy je wygrywać, no to na pewno będzie bardzo dobrze. A osobiście myślę, że chciałbym grać na dobrym poziomie, na takim, jakim potrafię i prezentować to w każdym meczu. I jeżeli tak będzie, to będzie dobrze.